Witam, Maciej Idzik, i zapraszam na kolejny serwis informacyjny telewizji Sędziszów Małopolski, a w nim między innymi. PZL Sędziszów produkuje nowe, jednorazowe maseczki. Linia może produkować maseczki trzywarstwowe, cztero, nawet sześciowarstwowe, zależnie od klasy, którą chcemy uzyskać. Jak opalać się bezpiecznie? Bezpiecznie się opalać, to znaczy wystawiać nasze ciało w krótkich jakby etapach na słońce. Oczywiście nie wystawiamy go w godzinach silnej emisji słonecznej, fal ultrafioletowych. Do 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne. O wsparcie może się ubiegać każdy uczeń, który zamieszkuje gminę Sędziszów Małopolski. PZL Sędziszów poszerzył swój asortyment związany z walką z epidemią koronawirusa i rozpoczął produkcję nowych, jednorazowych maseczek ochronnych. Fabryka PZL Sędziszów, lider w dziedzinie filtracji, pół roku temu dołączył do grona firm zaangażowanych w walkę z epidemią koronawirusa. Sędziszowski zakład znany z produkcji filtrów do samochodów i maszyn rolniczych najpierw rozpoczął produkcję maseczek ochronnych z domieszką nanosrebra, a teraz rozszerzył swoją działalność i uruchomił najnowocześniejszą linię do produkcji maseczek jednorazowych. PZL Sędziszów już w lutym przystąpiło do produkcji maseczek z nanosrebrem w odpowiedzi na apel głównego inspektora medycznego. Z uwagi na poszerzającą się pandemię maseczki bardzo dobrze zostały przyjęte na rynku. Mamy je ciągle w ofercie, natomiast równolegle zaczęliśmy pracować nad pozyskaniem automatycznej, pełni automatycznej linii do produkcji maseczek jednorazowych, które są dużo tańsze, natomiast ich filtracja mechaniczna jest bardzo skuteczna, dochodzi do 99%. Obecnie stoimy koło takiej linii. Linia może produkować nawet 1 000 000 maseczek miesięcznie. Linia produkcyjna dla masek KN95 to nowoczesna, w pełni automatyczna linia o wysokiej wydajności, zapewniająca najwyższe standardy jakościowe. Maszyna może produkować maski nawet o 6 warstwach filtracyjnych, zapewniając maksymalny komfort oddychania. Linia może produkować maseczki trzywarstwowe, cztero, nawet sześciowarstwowe, zależnie od klasy, którą chcemy uzyskać. Obecnie produkujemy maseczki i mamy już je w ofercie, maseczki niemedyczne, natomiast w krótkim czasie, bo jesteśmy w okresie certyfikacji, osiągniemy klasę FPP i KN95 zgodnie z normą PN EN149. Zgrzewanie materiałów ultradźwiękowo zapewnia trwałość i szczelność maski, natomiast automatyczne, szczelne pakowanie zapewnia czystość oraz możliwość długiego przechowywania. Każda maska poddawana jest promieniowaniom ultrafioletowym, które ją sterylizują. Po produkcji maseczka wygląda dokładnie w ten sposób. Wyposażona jest w tak zwany nosek metalowy, który uszczelnia nam przegrodę nosową. Także po założeniu maseczka jest bardzo szczelnie przywiera do twarzy. Sercem tej maseczki jest ta tkanina. Wygląda bardzo lekko, bardzo delikatnie, natomiast ma bardzo dobrą skuteczność filtracji. Maseczki pełnią przede wszystkim rolę ochronną, zapobiegają bezpośrednim kontaktom rąk z ustami oraz chronią twarz w sytuacji kichania i kaszlu osoby znajdującej się w naszym otoczeniu. Z tego względu są to elementy kluczowe w walce z rozprzestrzenianiem się choroby. Osoby i instytucje zainteresowane zakupem maseczek mogą kontaktować się z działem handlowym zakładu, który przygotuje ofertę. Ceny nowych maseczek są bardzo konkurencyjne. Lato rządzi się swoimi prawami. Kiedy temperatury sięgają zenitu, wszyscy chętnie wystawiamy twarz do słońca, odsłaniamy ciało i przebywamy na świeżym powietrzu. Pragnieniem kobiet i mężczyzn latem jest zdobycie pięknej brązowej opalizny, która kojarzy się z atrakcyjnym wyglądem. W pogoni za brązową skórą jesteśmy w stanie zrezygnować ze zdrowego rozsądku i odrzucić wszystkie zasady bezpiecznego przebywania na słońcu. Skutkiem częstego i długiego opalania są najczęściej oparzenia skóry.
Upragnione wakacje i żar lejący się z nieba niemal od razu kojarzą się nam z czasem spędzonym na opalaniu się nad wodą. Ma ono wiele zalet, od poprawy samopoczucia po dostarczenie witaminy D, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Jednak nie od dziś wiadomo, że promieniowanie ultrafioletowe bywa również niebezpieczne. Skutkiem nadmiernej ekspozycji na słońce są oparzenia. Jeżeli to ciało jest wystawione zbyt długo jako ekspozycję do słońca, wtedy nasza skóra zaczerwienia się. Jeżeli ona się nam zaczerwieni delikatnie na różowo, nic się nie dzieje. Opalenizna tak naprawdę, może nawet nie tyle opalenizna, co oparzenie wychodzi po 4-6 godzinach od ekspozycji na słonko. I wtedy dopiero widzimy, czy my mamy poparzoną tą skórę, czy nie. I tutaj możemy powiedzieć o 3 stopniach oparzenia. Pierwszym stopniem jest to takie delikatne podrażnienie naszego naskórka, tylko i wyłącznie naskórka, które goi się praktycznie 4 dni poprzez to, że po pierwszych jakby 12 godzinach, 24 następuje swędzenie i ten naskórek nam jakby schodzi, czyli tak naprawdę mamy nastąpienie schodzenia skóry. Drugim jakby rodzajem poparzenia jest to już poparzenie naskórka i skóry właściwej i wtedy występują oprócz tego jeszcze bąble na skórze z płynem surowiczym. Tych bąbli oczywiście pod żadnym pozorem nie przekuwamy. Jest to najgorsza rzecz, jaką ktoś robi. Po pierwsze, że możemy zakazić sobie skórę lub również uszkodzić poprzez zrywanie takiego pęcherza, który mamy z tym płynem surowiczym, właściwej warstwy skóry zdrowej. Skóry, co też może prowadzić jakby do zakażenia, oprócz tego blizn, które goją się wtedy, ten drugi stopień poparzenia goi się do 6 tygodni. Mamy również trzeci stopień poparzenia i tu już wchodzi nam naskórek, skóra właściwa, tkanka podskórna i układ nerwowy. W tym przypadku niestety pacjentka, która musi się zgłosić ewidentnie do lekarza, czy osoba, która używa właśnie dużych ilości słonka w nieodpowiednich ilościach, zostaje poparzona. Ona ma uczucie, oprócz tego, gdzie właśnie występuje zaczerwienienie, pęcherze, oprócz tego uczucie jakby martwicy danej tkanki, która była wystawiona zbyt długo na słońce. I wtedy no niestety już musi wpójść leczenie farmakologiczne, które trwa bardzo długo, bo do kilkunastu nawet tygodni. Z pomocą na lekkie oparzenia przychodzi nam sok lub olejek aloesowy, ale nie tylko. Jest wiele domowych sposobów, aby złagodzić bolesną i podrażnioną skórę. Tu pomocny może okazać się również na przykład kefir. Są to produkty naturalne, które przeważnie mamy w lodówce w okresie letnim. Z takich produktów nakładamy jakby gazą na miejsca poparzone. Jeżeli założymy tą gazę z tym kefirem czy siadłym mlekiem na te miejsca, one je z automatu wychładzają. Podstawową rzeczą przy oparzeniach jest to schłodzenie danego miejsca, które zostało poparzone. Trzymamy taką gazę mniej więcej do momentu wyschnięcia, potem zmywamy chłodną wodą. To są takie typowe, powiedzmy, możemy tam stosować jeszcze ogórek, plasterki ogórka, sok z ogórka, ogórek starty, które faktycznie bardzo nam przynoszą ulgę, wychładzają ciało, goją to ciało. Ale tak szczerze powiedziawszy, najlepszymi preparatami to jest stosowanie depantolu albo alantoiny i takich preparatów, które zawierają te składniki, bo one nam bardzo szybko przyspieszają regenerację naskórka, który został uszkodzony, poprawiają nam tą skórę i odbudowują ją. Słońce może być przyjacielem skóry, o ile będziemy korzystać z niego rozsądnie i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Bezpiecznie się opalać, to znaczy wystawiać nasze ciało w krótkich jakby etapach na słońce. Oczywiście nie wystawiamy go w godzinach silnej emisji słonecznej fal ultrafioletowych, czyli w godzinach 10-15. Przy zawsze takiej ekspozycji musimy to robić w odpowiednich jakby ilościach i dawkowaniu tego słonka. Wiadomo, że na przykład jeżeli wystawimy się po okresie zimowym na słonko majowe, które będzie intensywne i wystawimy sobie brzuch czy uda, z automatu będziemy mieć poparzenie już drugiego stopnia. Ale jeżeli będziemy robić to systematycznie po 10-15 minut codziennie, to tego poparzenia nie będziemy mieć. Ta skóra nam się będzie ładnie zaczerwieniać, potem brązowieć i z automatu to
skóra nam się już uodporni, bo to też jest kwestia fototypu skóry, który mamy. Niestety nadmierne opalanie skutkuje nie tylko oparzeniami. Mocne słońce grozi nowotworem skóry, czyli czerniakiem, jeżeli przedawkujemy promienie UVA, co zostało ostatnio udowodnione. Przez lata większość osób myślała, że to są promienie UVB, które odpowiadają za nowotwory skóry. Ale wystarczy tylko, że jeżeli na przykład zauważymy, że mieliśmy poparzenie drugiego stopnia i wystąpiły nam jakieś inne znamiona, pójdziemy do dermatologa po okresie urlopowym, wakacyjnym i zrobimy sobie badanie dermatologiczne tych wszystkich naszych znamion, które powiedzmy nam w cudzysłowie wyskoczyły po tych ekspozycjach słonecznych, czyli zrobimy dermatoskopię, to nie mamy jakiegoś najmniejszego problemu i to badanie wyjdzie nam w porządku. Czym się martwić, że te zmiany są jakieś chorobowe? Lekarze ostrzegają przed upałem. Wysokie temperatury, wahania ciśnienia, duchota są szczególnie groźne dla osób przewlekle chorych, starszych i małych dzieci. Jeżeli mówimy tutaj o udarze, to też musimy wziąć pod uwagę właśnie fototyp skóry, który mamy. Bo jeżeli będziemy mówić... kwalifikujemy osoby, powiedzmy w naszej globalizacji, czyli jakiejś środkowoeuropejskiej, jako trzeci fototyp skóry. Jest ich 6, czyli liczymy od 1 do 6. Czym wyższy fototyp, tym oczywiście taka osoba ma mniejsze ryzyko poparzenia słonecznego, ma mniejsze ryzyko wystąpienia udaru cieplnego, słonecznego. I teraz jeżeli na przykład faktycznie ten udar nam wystąpi, bo położyliśmy się na słonku, żeśmy zasnęli, mamy po ekspozycji na słonko wymioty, ból głowy, zawroty głowy, nudności, mamy drgawki, to wtedy niestety musimy się udać do lekarza. Jeżeli taka osoba dostanie udaru, oczywiście musimy ją przenieść natychmiast w chłodne miejsce, dawać jej chłodne napoje. Nie można podawać kawy, herbaty, ani żadnych alkoholi. Muszą być to schłodzone napoje. Ewentualnie, jeżeli nie mamy lodu, żeby ją schłodzić, wystarczy prześcieradło, które po prostu owiniemy taką osobę. Mówimy o osobie, która jest jakby kontaktowa, prawda? Jest świadoma. Natomiast jeżeli osoba jest nieświadoma z udarem, tak samo przenosimy ją w pozycję, w chłodne miejsce, cieniste jakieś miejsce i z automatu, no wtedy tu już musimy wykonać pierwszą pomoc, czyli sztuczne oddychanie i masaż serca i wezwać jak najszybciej pogotowie ratunkowe. Decydując się na opalanie w upalne dni, pamiętajmy, aby odpowiednio nawadniać organizm, stosować kremy z wysokim filtrem, nosić okulary i ochronny kapelusz, a plażowanie będzie zdrowe i przyjemne. Powiat Ropczycko-Sędziszowski to kolejny samorząd, który gości na antenie Radia Via w ramach cyklu Podkarpacie Lokalnie. W każdej audycji podejmowane są tematy ważne z perspektywy mieszkańców powiatu. Na antenie toczą się rozmowy o inwestycjach, ale także wydarzeniach kulturalnych. Gośćmi audycji są władze samorządu, przedstawiciele oświaty i jednostek kulturalnych. Audycje dotyczące powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego emitowane są od połowy maja w drugą i czwartą środę każdego miesiąca o godzinie 12:35. Będą realizowane do końca tego roku. Audycje mają różny charakter. W tej audycji występuje pan starosta powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, pan Witold Darłak. I również z moim udziałem te audycje się odbywają, ale także zapraszamy osoby, które mogą przekazać informacje mieszkańcom naszego regionu Podkarpacia, bo tytuł tego cyklu to jest Podkarpacie Lokalnie. Mogą przekazać informacje dotyczące swoich zamierzeń, również starań, inicjatyw, które podejmują w naszym regionie, w naszym powiecie. Do tej pory występowali dyrektorzy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat, którzy prezentowali swoją ofertę edukacyjną, kierunki kształcenia ogólnokształcącego, zawodowego. Mówili o osiągnięciach uczniów szkół, środowiska szkolnego. Byli to także nasi lokalni artyści. Był program
poświęcony 75-leciu naszej szkoły, plastyka sędziszowskiego i tutaj o swoich takich wspomnieniach snuł opowieść lokalny artysta pan Ryszard Gwóźdź. Również było wspomnienie na temat lokalnych artystów, już nieżyjących, profesora Stanisława Wiśniewskiego i również artysty plastyka Ryszarda Świdra. Pan starosta także mówił o inwestycjach drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych, o pozyskanych środkach. Mówił także o historii Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej, o planach, zamierzeniach związanych z rozbudową szpitala, o zakład diagnostyki obrazowej. To były także plany związane z lecznictwem, także z ochroną w związku z istniejącą sytuacją, a mówimy o koronawirusie, czyli o tym wsparciu rządowym, wsparciu przez nasze środowiska, zakłady, przedsiębiorstwa, nas jako samorządu, ale również i naszych jednostek. Mówiliśmy także o turystyce. Ostatnio rozpoczęłam taki cykl takich wspomnień, a także i o naszych zabytkach, o mieszkańcach tych znanych z naszego regionu pod takim hasłem Cudze chwalicie, swego nie znacie, kiedy przedstawiałam walory krajoznawcze, turystyczne, historyczne takich pięknych miejsc zarówno w gminie Sędziszów, w gminie Robczyce i Wieżyce czy Wielopole Skrzyńskie. Audycji można słuchać bezpośrednio w radiu lub korzystając z linków dostępnych na Facebooku i stronie internetowej starostwa. Zachęcam więc wszystkich mieszkańców naszego powiatu do wysłuchania audycji, ale również i do zgłaszania propozycji, które może będą uwzględniane, jeżeli będą ciekawe, atrakcyjne. Jeżeli macie Państwo doświadczenia i jeżeli możecie pochwalić się swoimi osiągnięciami, to bardzo proszę o taki kontakt i możemy razem wspólnie po prostu o tych Państwa planach mówić i przekazywać, dzielić się nimi z mieszkańcami naszego regionu, z mieszkańcami Podkarpacia. Serdecznie zapraszam. Przypominamy, audycje dotyczące powiatu Robczycko-Sędziszowskiego emitowane są na antenie Radia Via w drugą i czwartą środę każdego miesiąca o godzinie 12:35. Były już bajki i wiersze recytowane dla dzieci, a teraz trwają prace nad twórczością Krasickiego. Seniorzy uczestniczący w zajęciach teatralnych nie zwalniają tempa i tworzą spektakl dla nieco starszej publiczności. Seniorzy uczestniczący w zajęciach teatralnych prowadzonych w ramach Sędziszowskiego Klubu Seniora ruszają z kolejnym projektem. Początkiem roku mieli już okazję recytować wiersze dla najmłodszych w przedszkolach i szkołach podstawowych, teraz pracują nad twórczością Ignacego Krasickiego. Zajęcia prowadzi instruktor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Wioletta Czapka. Mam przyjemność od roku pracować z uczestnikami Klubu Seniora i tak jak mówię, pracujemy już rok. Nasze pierwszy repertuar teatralny były to bajki Jana Brzechwy, z którymi jeździliśmy po przedszkolach. Bardzo to miło wspominam, bo dzieciaki słuchały z wielką uwagą, bo to wtedy senior był aktorem, a widzem był przedszkolak, bo zazwyczaj jest odwrotnie, że to przedszkolaki występują dla seniorów. Tym razem role się odwróciły i występowaliśmy dla przedszkoli. Teraz chcieliśmy coś troszkę bardziej poważnego z okresu oświecenia, wziąć twórczość Ignacego Krasickiego. Są to bajki, satyry, przypowieści, które mówią o naszych wadach, naszych takich narodowych wadach, aczkolwiek i zaletach. Chcemy troszeczkę tą naszą widownię już wziąć dorosłą, młodzież i dorośli i pod tym kątem szykujemy nasz repertuar. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Na razie są to początkowe próby. Spotykamy się raz w tygodniu w szkole w Trójce, natomiast z racji, że są wakacje, za zgodą pani dyrektor pozwoliliśmy sobie tutaj zrobić próbę w Domu Kultury na prawdziwej scenie przy jeszcze nie widowni, ale po prostu chcemy zobaczyć, jak to nam potem pójdzie na tej prawdziwej scenie. Najmłodsza widownia, przed którą aktorzy z Klubu Seniora już występowali, dodała im skrzydeł. Dzieci bardzo przeżywały to. Reagowały spontanicznie. Niektóre angażowały się w to, co się mówiło. Widać było reakcje, że wczuwały się tak jakby w rolę.
No i to było bardzo przyjemne, takie pozytywne, bo w zależności od tego, jaki kto o czymś opowiadał ten wiersz, to dzieci były zadowolone. Zajęcia teatralne pozwalają seniorom otworzyć się i zwalczyć nieśmiałość. Dzięki nim stają się pewniejsi siebie, a przy okazji na każdym spotkaniu uczą się czegoś przydatnego w życiu codziennym. Zajęcia te są bardzo przydatne. Ćwiczymy mowę, wymowę. Wiadomo, że mamy różne wady. Tutaj przynajmniej sobie dokształcimy to. Przy okazji uczymy się różnych wierszy. Recytujemy obecnie wiersze Krasickiego. Przygotowujemy spektakl z epoki oświecenia. Będzie to tak zwany obiad czwartkowy, gdzie będziemy mieli eleganckie stroje. No i każda z pań ma jakiś tam wybrany przez siebie wiersz. Uczymy się dykcji, no i właśnie to nam pomaga przy recytowaniu tych wierszy. Na początek bierzemy pracę z dykcją, żeby ten głos był właśnie dobrze prowadzony, żeby był głośny, żeby wszystkie literki, wyrazy były wyraźne, więc pracujemy nad takimi podstawowymi zasadami dobrej wymowy, czyli ćwiczenia z dykcją przede wszystkim. W uczestnikach zajęć drzemią ukryte talenty, zauważa instruktor Wioletta Czapka. Każde spotkanie przynosi jakieś zaskoczenie. Czasem jest to szybkość uczenia się tekstów, a czasem po prostu kunszt aktorski. Właśnie choćby dzisiaj, gdzie panie zobaczyły kamerę i zupełnie o 180 stopni się zmieniły, poczuły tego bakcyla aktorskiego, pojawiły się na scenie i ten błysk kamery stworzył taką atmosferę, że zaczęły świetnie grać. Ja byłam pod wielkim wrażeniem. Mówiłam im o tym i no myślę, że tak, to są wszystkie. Mam ich 10-11 osób i to wszystkie osoby mają coś takiego, że ten bakcyl teatralny mają w sobie. Okazuje się, że seniorzy są bardzo wdzięcznymi uczniami. Wszystkie wskazówki i porady biorą sobie głęboko do serca i potrafią je wdrażać w powierzone zadania. Ich zapał, zaangażowanie i talenty dają efekty, których nie powstydziłby się żaden profesjonalista. Kolejna nowa ulica w Sędziszowie Małopolskim, tym razem kościelna. Nowa ulica łączy się z ulicą profesora Stanisława Kota. Można na nią wjechać na przykład z ulicy księdza Stanisława Maciąga, jadąc od strony cmentarza komunalnego. Jest to ulica wzdłuż parkingu kościoła parafialnego, farnego w Sędziszowie Małopolskim, ta, która nie została jeszcze oddana z kostki brukowej. Po przeprowadzonych konsultacjach samorząd Sędziszowa Małopolskiego zaproponował, żeby nowa ulica nazywała się Kościelna. Na sesji 20 sierpnia radni wyrazili na to zgodę. Wszyscy obecni zagłosowali za przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych w dalszym ciągu sesja odbyła się bez udziału zaproszonych gości, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli. Przebieg sesji Rady Miejskiej jest transmitowany i utrwalany w postaci nagrania rejestrującego obraz i dźwięk. Nagrania są dostępne na stronie internetowej sędziszowskiego magistratu. Zespół opieki zdrowotnej w Robczycach 3 sierpnia uruchomił mobilny punkt pobrań typu drive-thru, który jest zlokalizowany przy szpitalu powiatowym imienia Świętego Ojca Pio w Sędziszowie Małopolskim. Przeznaczony jest on dla osób przebywających na kwarantannie, które chcą wiedzieć, czy są zarażone koronawirusem. Zespół opieki zdrowotnej w Robczycach 3 sierpnia uruchomił mobilny punkt pobrań typu drive-thru, który jest zlokalizowany przy szpitalu powiatowym imienia Ojca Pio w Sędziszowie Małopolskim. Przeznaczony jest on dla osób przebywających na kwarantannie, które chcą wiedzieć, czy są zarażone koronawirusem. W mobilnym punkcie pobrań może zrobić test osoba, która jest na kwarantannie. Mamy wtedy skierowanie w systemie EWP z sanepidu lub osoba, która wybiera się do sanatorium z ZUS-u bądź z KRUZ-u. Mobilny punkt pobrań znajduje się w namiocie przy głównym wejściu i podjeździe do szpitala w Sędziszowie Małopolskim. Obowiązuje telefoniczna rejestracja i umówienie się na konkretny dzień i godzinę pobrania wymazu we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7 do 9 pod numerem telefonu 510 741 769. Pacjent dzwoni do nas telefonicznie, jesteśmy uzgadniamy dany dzień pobrania i daną godzinę.
Pacjent jest poinformowany wcześniej, że podjeżdża własnym samochodem, nie wysiada z samochodu. Zabezpieczony jest w maseczkę usta, nos oczywiście i w rękawiczki. Po dokładnym weryfikacji pacjenta w systemie EWP podpisujemy próbki. Sprawdzamy, czy faktycznie to jest ten pacjent, czy to nie jest ktoś inny. Osoba jest, czyli ja jestem zabezpieczona całkowicie w kombinezon, w przyłbice, w maseczkę FP3. Podwójne rękawiczki, mamy płyny dezynfekcyjne i podchodzimy do pacjenta. Po jeszcze raz dokładnej weryfikacji pacjent oczywiście otwiera okno, pokazuje nam dowód osobisty, przy czym my nie bierzemy go do ręki, tylko sprawdzamy, czytając imię, nazwisko, gdzie pacjent mieszka i PESEL. I informujemy, aby zdjął maseczkę, leciutko odchylił głowę do tyłu. Pobieramy z jednego nożdża, z drugiego, wszystko sterylnie, rękawiczki mamy podwójne. Po skończonym badaniu dezynfekujemy rękawiczki, wyrzucamy, mamy drugie rękawiczki. Pakujemy próbki według standardów, tak nam każe laboratorium, i przesyłamy dalej. W celu pobrania wymazu preferowany jest własny środek transportu. Jeżeli osoba jest kierowcą, więc nie mamy problemu. Jeżeli jest przykładowo cała rodzina w kwarantannie, też jadą razem w samochodzie w kwarantannie. Natomiast jeżeli osoba nie ma czym przyjechać, czyli nie ma środka transportu, sanepidy wysyłają mobilne punkty pobrań, które jeżdżą do pacjentów do domu, no i tam pobierają badania. Jeżeli udajemy się na takie badanie, pamiętajmy, że nie możemy w tym czasie załatwiać żadnych innych spraw. Jeżeli wsiadamy w samochód w domu, podjeżdżamy pod mobilny punkt pobrań i jedziemy prosto do domu. Nie ma takiej opcji. Co na to policja? Policja jest poinformowana przez sanepid, że pacjent w siódmej dobie kwarantanny w tej i o tej godzinie może opuścić miejsce zamieszkania, ponieważ podjeżdża do nas. I przewidywany czas powrotu też wiedzą. Po wykonaniu badania wynik będzie dostępny na internetowym koncie pacjenta. My pobieramy w naszym punkcie od godziny 7 do 9. Po 9.15 podjeżdża kierowca po badania, wozi je do Gliwic. Badania są w dniu następnym. Informacje o wyniku otrzymuje sanepid, czyli ci, którzy kierowali do nas pacjenta, oraz ZUS czy KRUS. My, jeżeli pacjent prosi o wynik, bo potrzebuje, więc też drukujemy. W przypadku dodatniego wyniku należy skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i postępować zgodnie z otrzymanymi zaleceniami. Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim informuje, że do 15 września w godzinach od 7.30 do 15.30 można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Samorządowe Centrum Usług Wspólnych zlokalizowane jest przy ulicy Księdza Stanisława Maciąga 5. Świadczenie dla uczących się dzieci i młodzieży stanowi formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielenie stypendium szkolnego ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Wnioski można składać, jeśli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 528 zł netto na osobę. O wsparcie może się ubiegać każdy uczeń, który zamieszkuje gminę Sędziszów Małopolski i jest uczniem szkoły podstawowej czy szkoły ponadgimnazjalnej. Musi zamieszkiwać w gminie Sędziszów Małopolski. Może chodzić do innej szkoły, do innej gminy, ale musi zamieszkiwać naszą gminę. O stypendium nie może się starać przedszkolak, uczniowie klas zerowych. Dziecko musi być uczniem szkoły. Termin 15 września zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest ostateczny. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku, wykazując dochody za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, czyli za sierpień tego roku. Ile dzieci jest w rodzinie, tyle potrzeba złożyć wniosków. Na każde dziecko osobny wniosek. Jeśli dziecko jest pełnoletnie, uczeń, wtedy uczeń składa sam taki wniosek. Jeśli dzieci są niepełnoletnie, wtedy rodzic. Co można kupić za pieniądze ze stypendium szkolnego? Można zakupić na przykład tornister, można zakupić zeszyty. Szkoły średnie mogą zakupić uczniowie sobie podręczniki czy komputer. To wszystko można znaleźć, szersze informacje można znaleźć na stronie internetowej,
już w szkołach i można też do nas dzwonić i takich informacji udzielimy. Stypendium przyznawane jest na dany rok szkolny i realizowane poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w danym roku szkolnym na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT oraz rachunków wystawionych na wnioskodawcę. Wnioski dostępne są na stronach internetowych Samorządowego Centrum Usług Wspólnych i Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim, a także w sekretariatach szkół. Dziękuję za uwagę i przypominam, że nasz program możecie Państwo zobaczyć również na naszej stronie internetowej pod adresem www.sediszowtv.pl, kanale YouTube i Facebook.